już za chwilkę oficjalnie rozpoczniemy nasze spotkanie. Parę tylko uwag technicznych z mojej strony, zanim zaczniemy. Spotkanie będzie prowadził Bartosz Duszyński, który jest koordynatorem projektów Forum Dialogu. I po takiej pierwszej części spotkania, to znaczy rozmowie Bartosza i naszej prelegentki dr Talewicz, zaprosimy Państwa do głosu, do zadawania pytań, do komentarzy i będzie można to robić na dwa sposoby. Oczywiście zapraszamy Państwa do głosu. W tym momencie Państwo mają wyciszone mikrofony i prosiłabym, żeby póki co ich nie włączać, żeby żadne dźwięki tła nam nie zagłuszały spotkania, ale w tej drugiej części oczywiście zapraszamy do włączania się głosowo. Natomiast jeśli nie mają Państwo takiej możliwości albo ochoty, to można też zadawać pytania na czacie i wówczas będziemy się do nich odnosić na bieżąco. Zachęcam bardzo do pisania wszelkich właśnie pytań, również w tej pierwszej części spotkania, żeby coś nie uciekło, na pewno do wszystkiego wrócimy i będziemy się odnosić. I to będzie tyle z takich uwag technicznych, więc ja z przyjemnością teraz przekażę głos Bartoszowi Duszyńskiemu. Dziękuję. Dziękuję, Marysiu. Witam Państwa bardzo serdecznie. Witam dzisiaj naszą gościnę, naszą ekspertkę, dr Joannę Talewicz, która jest antropolożką adiunktką w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego. Była związana wcześniej również przez szereg lat z Uniwersytetem Jagiellońskim, ukończyła studia na Columbia University w Nowym Jorku, ale również jest wykładowczynią na studiach podyplomowych Totalitaryzm, nazizm, Holokaust stworzonych przez Miejsce Pamięci i Muzeum Auschwitz-Birkenau. W swojej pracy koncentruje się na społecznościach romskich w Europie i Stanach Zjednoczonych, jednak jej główny obszar badań dotyczy romskiego Holokaustu i to będzie nasz dzisiejszy główny temat. Pani doktor, witam Panią jeszcze raz serdecznie. Dziękuję, że przyjęła Pani nasze zaproszenie. I chciałbym od razu zacząć naszą rozmowę, nasze spotkanie od takiego pytania wprowadzającego trochę. O kim tak naprawdę będziemy mówić? Chodzi o nomenklaturę. Z tego, co ja pamiętam z dzieciństwa, no to pierwsze słowo, które pamiętam niestety, to cyganie, tak? Jeszcze dziadkowie tak wprowadzali to słowo cyganić również, które się przejawiało. Potem kojarzę, że Romowie to tak naprawdę byli utożsamiani przede wszystkim z Rumunami, czy współczesnymi obywatelami Rumunii. Więc jakby Pani mogła na samym początku wytłumaczyć, objaśnić, o kim mówimy, jaką nomenklaturę powinniśmy stosować. Mhm. Dobry wieczór. Ja przede wszystkim witam Państwa bardzo serdecznie i przede wszystkim chciałabym bardzo podziękować za zaproszenie. Cieszę się, że mogę opowiedzieć o romskiej historii, mimo tego, że z takim szczególnym uwzględnieniem tego najtragiczniejszego okresu historii romskich społeczności w Europie. Kiedy zadał mi Pan to pytanie, o kim mówimy, to się tak wystraszyłam, matko, z której strony to ugryźć. Natomiast już to precyzowanie tego, czy my, jakiej nomenklatury, jakiego terminu używamy, no to już czuję się dużo spokojniejsza, bo zdecydowanie wiem, jak odpowiedzieć na to pytanie. Od razu chciałam Państwa przeprosić, bo troszkę się niepokoję, patrząc na moje drzwi, to są uroki właśnie tej pracy zdalnej i spotkań zdalnych. Ja mam zwierzęta w domu, mam kota właśnie, który próbuje otworzyć sobie drzwi, wskakując na klamkę, więc wszystkie te odgłosy nie jestem w stanie nad nimi zapanować, bo gdziekolwiek bym go poprosiła, by został, to po prostu jest sobie w stanie otworzyć drzwi. Mam nadzieję, że szybko się tym znudzi, także z góry bardzo przepraszam. Wracając do pytania. Cyganie, Romowie, gdybyśmy mówili tylko o tym, to sprawa byłaby całkiem prosta. Tak, bo tak jak Pan powiedział, my w Polsce tutaj przede wszystkim znamy te dwa terminy, cyganie i Romowie. I wiemy, że to określenie cyganie ma taki bagaż wyjątkowo negatywny, tak? Czyli słowo cygan ma pejoratywny, negatywny wydźwięk. Kiedy ktoś do mnie mówi, ty cyganko, no to
raczej nie mam na myśli mojego pochodzenia etnicznego, chociaż oczywiście, że wiele zależy od kontekstu, ale jest to coś, co ma obrazić, ponieważ czasownik, czyli słowo cyganić, jest określeniem synonimicznym, wobec kłamać, tak? To tyle, to jest dokładnie to samo znaczenie. A zatem cygan stał się, czy określenie cygan stało się synonimem kłamcy, oszusta, krętacza, stąd ten negatywny bagaż. Chciałabym jednak podkreślić bardzo tutaj stanowczo, że także my Romowie używamy tego określenia i muszę tutaj powiedzieć o pewnej niekonsekwencji, bo lubimy mówić o cygańskiej muzyce, te wszystkie romantyczne określenia, prawda, cygańska poetka Papusza, prawda, sami Romowie czasem mówią, no że to jakoś tak ładniej brzmi. Więc tutaj nie ma jakiejś jednoznaczności. Jednoznaczność dotyczy przestrzeni publicznej. Wtedy tego określenia nie używamy z uwagi na ten negatywny bagaż. Jak to jest zatem też z tym określeniem Romowie? Skąd ono się wzięło? Dlaczego tutaj mówimy o podwójnym nazewnictwie? Po pierwsze chciałabym powiedzieć, że Romowie nie są jedyną społecznością, wobec której takie podwójne nazewnictwo tutaj występuje, prawda? Ten sam problem mamy, jak określać, prawda, czarnych w Stanach Zjednoczonych, Eskimosi, Inuici, więc prawda, tutaj te takie dylematy związane z nazewnictwem nie dotyczą tylko naszej społeczności. Ale skąd ci Romowie? Otóż Romowie to jest określenie, które pochodzi z języka romskiego, a zatem to nie jest jakiś nowy twór, to nie jest jakiś nowy termin, tylko jest to termin, który jest znany Romom od zawsze. W języku romskim oznacza tyle co człowiek bądź mężczyzna. Słowo cyganie nie pochodzi z języka romskiego, jest określeniem nadanym przez Europejczyków w czasie, kiedy Romowie zaczęli pojawiać się w Europie. Jeszcze w Bizancjum, długo przed pojawieniem się Romów w Europie, istniała taka heretycka sekta Ciganoi. Oni zajmowali się przewidywaniem przyszłości, czarami i tak dalej, w związku z tym jakoś Romowie zostali z nimi skojarzeni, ponieważ byli bardzo tajemniczym ludem, takich wówczas również określano. Stąd też właśnie od tego ad cigano, no i różne warianty językowe, między innymi cygan, cigojner, cygany, cigany i tak dalej. Powiedziałam też, że gdybyśmy mówili tylko i wyłącznie o Romach i o cyganach, to sprawa by była zdecydowanie prosta, no bo tutaj mamy tę kwestię wyjaśnioną, wiemy, że okej, no po prostu można kogoś urazić, używając tego określenia cyganie, nie mówimy o tym, nie używamy tego terminu w przestrzeni publicznej. Sami Romowie czasem używają określenia cyganie, nie zawsze to musi kogoś obrażać, prawda? Sami Romowie zresztą przyczynili się do upowszechnienia tego terminu cyganie. Sami tego terminu używają i używali. Natomiast prawda jest taka, że Romowie podzieleni są na kilkaset grup w Europie, tak mówią badacze, że to około kilkuset grup, które funkcjonują w Europie, które stosują różne terminy do takiej samoidentyfikacji, a zatem mówimy o grupach takich jak, nie wiem, Sinti, Calderasze, Lovari, Romnicza, Calais i wiele, wiele innych tak zwanych subgrup czy podgrup. W 1971 roku odbył się pierwszy tak zwany kongres romski w Londynie i wtedy ustalono, że taką nazwą określającą wszystkie te podgrupy funkcjonujące w Europie i także poza Europą, bo Romowie to nie tylko historia Europy, prawda? Czy to nie są obecni tylko i wyłącznie w krajach europejskich, ale ustalono wówczas, że takim kompromisem będzie, że to właśnie ta nazwa Romowie będzie taką ogólnie używaną, prawda, będzie takim parasolem, które bierze pod swoje skrzydła wszystkie podgrupy romskie. A zatem mówimy przede wszystkim o Romach. Kiedy też tutaj chciałabym podkreślić, bo będziemy mówić dużo o zagładzie, o historii związanej z okresem II wojny światowej, bardzo często w materiałach spotykamy podwójną nazwę, czyli Romowie i Sinti. Jest to związane także właśnie z historią tej grupy Sinti, która przede wszystkim mieszka w krajach niemieckojęzycznych, między innymi w Niemczech, w związku z tym też
tutaj przebili się oni właśnie jako ci, których te przepisy w latach 30., czyli od czasu, kiedy Adolf Hitler został kanclerzem Niemiec, obowiązywały w pierwszej kolejności i stąd też w wielu materiałach, nawet w tych Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau, mowa o Romach i Sinti, więc bardzo często, szczególnie w kontekście zagłady, używa się tego podwójnego nazewnictwa. Dziękuję. Zanim przejdziemy do tego najtragiczniejszego okresu, czyli tak jak wspomniała Pani, do zagłady Sinti i Romów, takie zadanie może trochę trudne. Wiemy, że historia Romów jest bardzo długa, sięga setek i tysięcy lat właściwie. Natomiast czy mogłaby Pani zrobić taki krótki rys historyczny ze szczególnym uwzględnieniem właśnie ziem polskich? Skąd przybyli Romowie? Dlaczego znaleźli się na przykład na ziemiach polskich? Kiedy to było? Więc tak, jeżeli chodzi o romskie społeczności, to przede wszystkim trzeba powiedzieć, że Romowie przyszli do Europy z Indii. Przez Persję, Armenię dotarli do Bizancjum i potem migrowali po całej Europie, osiedlając się w różnych państwach. Indie opuścili prawdopodobnie między V a X wiekiem. Natomiast pierwsze informacje dotyczące obecności Romów w Europie pochodzą z XIV wieku. Takie pierwsze potwierdzone informacje rzeczywiście historycznie, naukowo. Powiedziałam, że Romowie prawdopodobnie opuścili Indie między V a X wiekiem, bo tutaj tak naprawdę nie ma nic, o czym moglibyśmy powiedzieć, że wiemy to w 100%. Jest to potwierdzone badaniami, materiałami naukowymi i tak dalej. Otóż nie. Bardzo mało informacji na temat tego okresu indyjskiego w ogóle posiadamy. I tutaj jest wiele hipotez. Być może Romowie nie wzbudzali jakiegoś szczególnego zainteresowania w Indiach, nie różnili się od tamtejszej społeczności, ale podkreślam, to jedna z wielu hipotez. Nie wiemy dokładnie, z którego regionu Indii Romowie weszli. Najbardziej prawdopodobną hipotezą jest ta, że opuścili północno-zachodnie Indie i że to był taki region, w którym przede wszystkim mieszkali, ale tutaj nie mamy pewności. Nie mamy też pewności, z jakiej kasty się wywodzą. Oczywiście najczęściej byli łączeni z najniższymi kastami, ale to były narracje nieromskie. I też dotyczące takiego postrzegania już i w Europie, prawda? Postrzegani byli jako właśnie pariasi, jako jakaś społeczność właśnie opisywana raczej w negatywnych kategoriach, ale także egzotycznych. I o tym jeszcze później pewnie powiem. Natomiast tak naprawdę nie wiemy też, jakie były powody opuszczenia Indii przez romskie społeczności. Więc w zasadzie takie pierwsze informacje, które dotyczą Romów, które opisują w jakiś sposób tę społeczność, pochodzą z Europy. W Europie pojawili się przede wszystkim, tak jak powiedziałam, w XIV wieku. Polska to okres, początek XV wieku, dokładnie 1401 rok, wtedy to Romowie pojawili się w Polsce, pojawili się w Krakowie, a dokładnie w Kazimierzu. Kazimierz był wtedy oddzielnym miastem i właśnie stamtąd pierwsze informacje o Romach pochodzą. Tak jak powiedziałam, Romowie zamieszkali w różnych państwach europejskich i początkowo ta ich historia była interesująca, dlatego że wzbudzali przede wszystkim takie ambiwalentne uczucia. Tak? To spotkanie z obcością, spotkanie z innością właściwie, tak powinnam powiedzieć, niemal zawsze budzi ambiwalentne uczucia, bo z jednej strony to jest fascynacja, prawda? Fascynacja także egzotyką, ciekawość, ale z drugiej strony niewiedza, ktoś, kogo nie znamy, też budzi w nas te emocje negatywne, czyli pojawił się także lęk, strach i właśnie w miejscu rzetelnej wiedzy pojawiły się różne stereotypy, historie, mity dotyczące tej społeczności. W okresie średniowiecza miały one szczególne znaczenie, mówię o średniowieczu, bo Europa średniowieczna to Europa teocentryczna, Europa, w której Bóg był w centrum świata, prawda? Więc Romowie bardzo szybko zaczęli być kojarzeni jako ci, którzy od Boga są bardzo daleko.
mimo że przemieszczali się początkowo, wiązano ich z pielgrzymami, z takimi ascetami, którzy oddali swoje życie Bogu, więc to postrzeganie ich było bardzo pozytywne, ale z drugiej strony właśnie pojawiały się historie, które mówiły o tym, że Romowie pochodzą z orgii między cyganką a diabłem, że Romowie byli kowalami, którzy wykuli, prawda, którzy zrobili gwoździe, którymi przybito Chrystusa do twarzy, więc też prawda, stawiano ich opozycyjnie wobec chrześcijaństwa, co w tamtym okresie miało rzeczywiście ogromne znaczenie. Więc tutaj te negatywne historie spowodowały, że Romowie zaczęli być grupą i społecznością niechcianą niemalże. Niemal wszędzie, bo już od XVI wieku pojawiają się pierwsze ustawy antycygańskie i też już w XVI wieku pojawia się pierwszy przepis, który zakazuje pobytu Romów. To Konfederacja Szwajcarska, ale takie ustawy zaczynają obowiązywać również w Polsce, druga połowa XVI wieku, a właściwie połowa XVI wieku, nawet 1556 rok, to w Polsce do daty wydania pierwszej ustawy antycygańskiej w Polsce. I tutaj przede wszystkim chodziło o to, żeby Romów albo się pozbyć z danego terenu, albo ich jakoś ograniczyć ich prawa, ale przede wszystkim tutaj trzeba powiedzieć, że był taki pewien wspólny mianownik. Tak. Romska kultura była postrzegana jako zacofana, jako jakoś szczególnie w późniejszym okresie, opozycyjnie stawiana wobec nowoczesności, wobec rozwoju, co szczególnie w epoce renesansu miało, prawda, ogromne znaczenie, więc zacofani, trzeba ich zmienić, trzeba ich ucywilizować, więc też takie bardzo kolonialne, prawda, narracje tutaj się pojawiały. Trzeba zrobić z Romów, nie Romów, czego zresztą próbowano na przykład w Hiszpanii, dzisiejszej Hiszpanii. Zabroniono im używać nawet określenia takiego, jakie używali w celach samoidentyfikacji. Mówiono, że powinni nazywać się nowymi Kastylijczykami. Zagromadzenie się w większych grupach niż dwie osoby można było zostać potraktowanym rozżarzonym żelazem, którym wypalano oczy. Odbierano dzieci także romskie rodzicom romskim i tak działo się na obszarze na przykład Austro-Węgier za panowania Marii Teresy i później jej syna, więc podobna bardzo historia do społeczności aborygeńskiej, prawda, Australii, bo trzeba było ich resocjalizować, tak? Czyli była taka teza, że te dzieci wychowane daleko od rodzin romskich wyrosną na tak zwanych normalnych, cywilizowanych obywateli. Chyba najgorsza sytuacja była w krajach dzisiejszej Rumunii, dokładnie Siedmiogród i Wołoszczyzna, no bo tam Romowie przez kilkaset lat mieli status niewolników i stali się przedmiotem handlu, więc to też, prawda, ciekawe, aczkolwiek w negatywnym kontekście, że bardzo wiele wiemy o niewolnictwie w Stanach Zjednoczonych, a tak naprawdę niewiele wiemy o znacznie dłużej trwającym niewolnictwie właśnie w Europie i niewolnikami byli Romowie. W Polsce mimo ustaw antycygańskich te Romowie weszli w taką pewną niszę gospodarczą, ponieważ w Polsce prowadzili, jak i w innych krajach Europy Wschodniej, wędrowny tryb życia, więc gospodarczo po prostu się jakoś zagnieździli i byli potrzebni też lokalnym gospodarzom, byli na dworach królewskich jako muzycy, byli świetnymi cyrkowcami, więc ta sytuacja nie była taka najgorsza. Ustawy z jednej strony, ale relacje międzyludzkie z drugiej strony. Tak też Polska stała się takim miejscem, do którego też uciekali Romowie, na przykład po zniesieniu niewolnictwa w Rumunii, prawda, czy uciekali też do Polski wędrowni Romowie z Niemiec, uciekali właśnie przed prześladowaniami. I to tak naprawdę setki lat historii Romów. Niestety, to historia przede wszystkim ucisku i prześladowań, ale historia też związana z pewnym utrwalaniem się wizerunków Romów, prawda? I tutaj mówimy o źródłach także współczesnych stereotypów i sposobach postrzegania Romów. A zatem z jednej strony właśnie to jest biedni, żebracy, pielgrzymi. To można na pracach wielkich artystów zobaczyć, tak? Ale i w ogóle w tak zwanej popkulturze. Ale z drugiej strony właśnie kobiety, które były bardzo egzotyzowane, seksualizowane, szczególnie w okresie romantyzmu, romskie kusicielki, które no, z jednej strony właśnie tak emanowały seksem, a z drugiej strony jednak były znowu w opozycji do rodziny, stabilizacji, prawda? Więc znowu tutaj jakiś taki pewien, że tak powiem, element destrukcji się pojawia także w kontekście właśnie Romów. I ta cała historia
bardzo podobne losy właśnie dotykały romskie społeczności na terenie niemalże całej Europy aż do XX wieku. W XX wieku nastąpiła znacząca zmiana. Wspomniała Pani, że do Polski Romowie przybywali na przykład uciekając przed uciskiem, tak, przed złą dolą. Trudno nam nie skojarzyć tego faktu od razu na przykład ze społecznością żydowską, która też zewsząd na przykład uciekała przed pogromami na początku. Czy jak w takim razie tutaj w Polsce te losy się toczyły? Czy tutaj też były te tragiczne losy pod względem tego, że na przykład był ten ucisk i były te prześladowania? Różnie. Tutaj już, tak jak powiedziałam, w Polsce ta historia była relatywnie spokojniejsza w porównaniu do innych państw, tak? Wymieniłam tutaj kilka przykładów. W Polsce było w miarę spokojnie. Co nie znaczy, że nie działy się rzeczy złe, że nie było prześladowań. Owszem, one były, ale też bardzo zależało od lokalnych kontekstów tak naprawdę. Romowie już wtedy, kiedy pojawili się w XV wieku w Polsce uciekinierzy z Niemiec, czyli grupy wędrowne, tak jak powiedziałam, oni się jakoś gospodarczo zagnieździli, że tak powiem, wypełnili sobie swoją niszę i byli społecznością, która też była w jakiś sposób użyteczna i potrzebna, to ma znaczenie. Natomiast no, tutaj też ten element nomadyczny się pojawia i myślę, że tutaj warto też dopowiedzieć i wyjaśnić, że z tymi prześladowaniami i z historią Exodus Romus z Indii też wiąże się nomadyzm romski, prawda, który jakoś bardzo mocno się do nas przykleił, tak? Romowie lud nomadyczny, tak? Romowie lud bez historii. I tak dalej, i tak dalej. Ja już niemal na pamięć znam kilka takich, prawda, sztampowych określeń. Otóż tutaj chciałabym zdementować, że Romowie nie są żadnym ludem nomadycznym i tak naprawdę nigdy nie byli, bo nie jest prawdą, że nomadyzm jest jakąś cechą naszą kulturową. Nie jest też prawdą, że wszyscy Romowie prowadzili wędrowny tryb życia. Według naukowców i badaczy przed wojną około 30% Romów prowadziło wędrowny tryb życia. Po wojnie to były głównie kraje Europy Środkowo-Wschodniej, ale nie tylko, bo zdarzało się też, że właśnie przemieszczali się w krajach zachodnich. Ale dlaczego ja o tym mówię i dlaczego łączę to z Indiami czy z prześladowaniami? Bo tak naprawdę nie wiemy, czy ten nomadyzm przyszedł z Romami z Indii, prawda? Gdzie te społeczności nomadyczne przecież funkcjonowały i dalej funkcjonują, oczywiście w zdecydowanie mniejszym stopniu, ale z drugiej strony, prawda, społeczność, która za sam pobyt była uciskana, prawda, sama obecność stawała się przestępstwem, prawda, w wielu państwach europejskich, no to prawda, oni musieli się przemieszczać. To nie tylko przestępstwo związane z obecnością Romów, ale też legalne ludobójstwo, które miało miejsce także w tamtym okresie. Polowania na Romów w wielu krajach były legalne. W kronikach i w archiwach, choćby niemieckich, można znaleźć właśnie zapisy, w których mowa o sukcesie podczas polowań, prawda? Gdzie upolowano tam, nie wiem, 3 jelonki, 4 sarenki i 2 cyganiątka na przykład, prawda? Więc jest to zupełnie znormalizowane. Romowie i polowanie tak zwane na czarownice, prawda? Czyli Romowie też byli uznawani jako coś, co jest absolutnie nie tylko niechcianego, niepożądanego, ale też zagrażającego. To nie jest historia Polski. Tak jak powiedziałam, w Polsce to ta sytuacja była relatywnie spokojniejsza i też Polska stała się domem dla wielu Romów, którzy uciekali przed tymi prześladowaniami. Później oczywiście te losy i ten sposób raczej postrzegania Romów się zmieniał, co też często było związane z migracjami różnych grup romskich, bo Romowie właśnie przemieszczali się, zniesiono niewolnictwo w Rumunii, więc w drugiej połowie XIX wieku dopiero. No więc oni jakby też część tych właśnie lowarów i kałderaszów, którzy mieszkają w Polsce, bo także w Polsce społeczność romska jest zróżnicowana. Mieszkają 4 główne grupy Romów w Polsce, prawda? Aktualnie, przepraszam, jeszcze domofon mi
zadzwonił i mam nadzieję, że zaraz dzwonić przestanie. Najmocniej za to przepraszam. Te dwie grupy, Lowarzy i Kałderasze, to właśnie osoby, które, czy grupy, przepraszam, które po zniesieniu niewolnictwa w Rumunii swój dom znalazły w Polsce. I kiedy pojawiali się ci nowi inni Romowie, tutaj dochodziło do bardzo różnych sytuacji. I tak też było w XIX wieku w Polsce. Z jednej strony, oni, prawda, Romowie są bardzo różnorodni. I też mam nadzieję, że jeszcze będzie czas, żeby o tym więcej powiedzieć, bo my często jesteśmy postrzegani jako monolit, tak? Romska społeczność, tak? Jak nas, prawda, widzą osoby w danym kraju albo z jakiejś społeczności lokalnej, to mają takie przekonanie, że ten sposób postrzegania to także to, w jaki sposób funkcjonują i żyją inni Romowie, a nawet to, w jaki sposób wyglądają czy się ubierają. Otóż nie. Przecież no, naturalne jest, że wpływy kultur narodowych, to także i setki lat przecież zamieszkiwania Romów na różnych terenach, to także wpływy, które związane są choćby z różnymi wpływami językowymi, czy tymi wpływami, które wiążą się z tym, jak Romowie wyglądają, w jaki sposób w ogóle funkcjonują, jaką muzykę też grają przecież, bo ten rodzimy folklor też ma przecież ogromny wpływ także i na tą sferę. Więc znowu pojawili się jacyś inni, prawda? Pojawili się jacyś inni, co więcej, tymi innymi dziwili się również Romowie lokalni, prawda? Którzy bardzo często dochodziło do różnych rywalizacji. Romska społeczność to społeczność kastowa, taka hierarchiczna, prawda? Więc znowu, kto tutaj jest ważniejszy i tak dalej, kto tutaj będzie miał większy wpływ na to, jak Romowie, nie wiem, nie tylko będą postrzegani, ale jak będą funkcjonować. Różne rywalizacje miały miejsce, prawda, i tak dalej. Z drugiej strony właśnie polscy Romowie, polska Roma, związani mocno z Romami niemieckimi, czyli Romowie wędrowni, to ci byli uciekinierzy z Niemiec, prawda, którzy w XV wieku trafili do Polski. No i czwarta grupa, czyli Romowie, którzy w ogóle nigdy nie prowadzili prawdopodobnie osiadłego trybu życia, tylko zawsze byli społecznością osiadłą. To ci sami Romowie, których część też znalazła się w Polsce po zmianie granic po II wojnie światowej, czyli ci Romowie, którzy mieszkają dzisiaj na terenie także Czech czy Słowacji. Więc są bardzo skomplikowane historie i te historie też nachodziły na siebie także w kontekście takiego sposobu postrzegania ich, prawda, ale także tego, jak układały się lokalnie, bo polska historia Romów to przede wszystkim historie lokalne, prawda, które wiązały się z różnymi kontaktami sąsiedzkimi, kontaktami handlowymi i ta sytuacja tutaj nie była najgorsza w porównaniu do innych krajów europejskich. Przejdźmy wobec tego teraz do tego najtragiczniejszego momentu, jeśli chodzi o historię Romów w Europie, czyli przede wszystkim dlaczego Romowie byli również skazani na zagładę przez III Rzeszę. Wspomniała Pani o końcu o pochodzeniu Indie, tak? Od Aryjów też w teorii Romowie pochodzili. No i tutaj znowu ci propagandyści i ideologowie III Rzeszy mieli twardy orzech do zgryzienia, prawda? No bo Romowie też Indie i też Aryjowie. I jak tutaj również to rozwiązano, choćby jak tłumaczono to pochodzenie? To jest w ogóle bardzo, bardzo, bardzo ciekawy wątek. Dobrze, że Pan o nim wspomina. No, trudno szukać tutaj konsekwencji jakiejkolwiek, jeżeli chodzi o narodowych socjalistów. Tam to się też zmieniały, prawda? Osoby, także te, które podejmowały decyzje, były różne zmiany, prawda, przetasowania, używając współczesnego języka i tak dalej. Ale rzeczywiście, więc też zmieniała się albo narracja, albo to jakieś nowe pomysły wobec Romów tutaj, prawda? Nie było tutaj żadnej konsekwencji, żadnej. Nie było jakiejś jednolitej polityki wobec Romów, to trzeba powiedzieć. Natomiast ten wątek aryjski jest bardzo ciekawy, bo przecież wiemy, że Hitler i jego ludzie mieli no, po prostu obsesję na punkcie czystości krwi, czystości rasy, prawda? Zresztą czerpali bardzo chętnie z XIX-wiecznych teorii rasowych, które w tamtym czasie też przeżywają swój renesans, prawda? Stają się coraz bardziej popularne, no bo przecież zawsze naukowe uzasadnienie, prawda? Jakiejś nowej wizji tutaj musi mieć miejsce. Trzeba jakoś tych ludzi do tego przekonać, prawda? Do tego, co miało stać się później. A Romowie pochodzą z Indii właśnie, więc są Aryjczykami. W związku z tym tak naprawdę no, można powiedzieć, że są nosicielami, czy byli nosicielami i nosicielkami tych najczystszych aryjskich cech.
no ale nie wobec, nie zdaniem narodowych socjalistów i o tym jeszcze za chwilę powiem, jak te kwestie rozwiązano, ale tak sobie pomyślałam, bo ja przygotowałam też slajdy, o których już zapomniałam zupełnie, rozgadując się, i być może to jest teraz ten moment, żeby udostępnić ekran i tych slajdów kilka Państwu pokazać. Może mi się uda. Jeszcze nie mogę, muszę mieć pozwolenie. Teraz powinna Pani taką możliwość. Ojej, mam nadzieję, że nie będzie widać całego bałaganu na moim pulpicie. Okej. Mhm. Dobrze, coś nam się tutaj łączyło. Świetnie, dużo już nie pokazałam, a nic nie szkodzi. O, już przejdę. Przejdę dalej. Właśnie. Od tego może rozpocznę, bo tutaj mówiłam o tym, że ta historia Romów też historia Romów w Europie to pewna konsekwencja i niekonsekwencja. Konsekwencja związana z pewną polityką wobec Romów, która często była polityką asymilacyjną albo polityką bardzo, bardzo przemocową, o czym już mówiliśmy. Niekonsekwentna dlatego, że prawda, miała swoje oblicze lokalne i ta sytuacja zależała od państwa, w którym mieszkali. I powiedziałam też, że ta sytuacja w zasadzie nie zmieniła się od XVI wieku, można powiedzieć, do XX wieku, no bo w XX wieku nastąpił pewien przełom i ten przełom oczywiście związany jest z rokiem 1933, kiedy w demokratycznych wyborach prawda, na kanclerza Niemiec zostaje wybrany Adolf Hitler i wtedy bardzo wiele się zmienia. Jedną z zapowiedzi tego, co miało się wydarzyć i czego nie zapowiadał przecież Adolf Hitler, no przecież wiemy, prawda, że on w swoich różnych wiecach wyborczych i tak dalej wcale nie obiecywał, że wymorduje, prawda, Żydów i Romów, którzy mieszkają w Europie, tylko zupełnie na czym innym bazował i chciał przede wszystkim stworzyć silną Rzeszę, silną Europę, co miało ogromne znaczenie, szczególnie po latach, prawda, wielkiego kryzysu i po przegranej Niemiec w pierwszej wojnie światowej zostali z gigantycznymi przecież odszkodowaniami, więc no przede wszystkim te upokorzone Niemcy, to prawda, i ta Rzesza miała stać się silnym państwem. Trafił na podatny grunt, prawda, ludzie potrzebowali w coś uwierzyć, potrzebowali jakiegoś nowego powiewu i znaleźli go niestety tam. Więc to prześladowania Romów miały pewien związek z tą wizją właśnie silnej III Rzeszy, silnej Europy, bo Adolf Hitler przekonywał, prawda, do tego, żeby takie silne państwo mogło powstać, to trzeba wyeliminować tych, którzy mogą w pewnym sensie przeszkodzić w tym ważnym, jak mówił wówczas, projekcie. No i to były osoby chore, niepełnosprawne, prawda, czy osoby starsze i tak dalej. Jakby różne grupy były prześladowane i Romowie wtedy byli zaliczani już do tych, którzy są właśnie widziani jako społeczności aspołeczne, takie, które znowu burzą pewien porządek. Historie, które znamy, już się powtarzają, prawda, od wieków, znamy je też dzisiaj. Jesteśmy kryminogenni oczywiście, prawda, i tak dalej. Więc ta aspołeczność tutaj miała ogromne, ogromne znaczenie i niski status Romów, prawda, i to trzeba powiedzieć, że to ten brak państwa, reprezentacji politycznej też spowodował, że Romowie zawsze posiadali najniższy status jako mniejszość niemalże w każdym państwie. Więc też bazowano na tych sentymentach i nastrojach i przede wszystkim to jest ważne. Odgrzewano już stare, naprawdę dobrze znane stereotypy. Tak? Jakby nie bez powodu też cofnęliśmy się do historii, nie bez powodu mówiliśmy o tych dawniejszych okresach, prawda? No bo to wszystko ma znaczenie
w tamtym właśnie okresie, czyli lata 30. XX wieku. W 1937 roku jeden z rzeczników Partii Narodowo-Socjalistycznej na łamach jednej z gazet, Gork Nawrocki dokładnie, powiedział, oczywiście potyczki i walki polityczne również miały miejsce, więc trzeba było upokorzyć tych, którzy byli przed narodowymi socjalistami, tak też zrobił. Odniósł się właśnie wtedy do społeczności Romów i Sinti i powiedział, że przejawem słabości wewnętrznej i zakłamania Republiki Weimarskiej był fakt, że nie podjęto rozwiązania kwestii cygańskiej. Dla Republiki Weimarskiej problem Sinti był w najlepszym razie problemem walki z przestępczością. Jednak my dostrzegamy w kwestii cygańskiej przede wszystkim problem rasowy, wymagający rozwiązania, którego właśnie się podjęliśmy. No to była już, prawda, jakby bardzo, bardzo, bardzo niebezpieczna zapowiedź, ale też bardzo związana z tym, co wydarzyło się dwa lata wcześniej, bo jak wiemy, dwa lata wcześniej w życie weszły ustawy norymberskie. Zaraz się tutaj, chciałam tutaj właśnie przejść do tego slajdu. To był 1935 rok, które, jak wiem, odnosiły się do społeczności, prawda, czy dotyczyły społeczności żydowskiej. Natomiast w komentarzu do ustaw znalazł się zapis odnoszący się do Romów i Sinti i w tłumaczeniu ten zapis brzmi: obcej krwi w Europie są zasadniczo tylko Żydzi i Cyganie. Stąd też z zasady nie mogą uzyskać oni praw obywatela Rzeszy. I tutaj rzeczywiście w Niemczech miały miejsce różne sytuacje i w Niemczech Rzeszy. I one też miały bardzo, bardzo różne tutaj takie oblicza lokalne, bo na przykład tutaj widzicie Państwo skan dokumentu. Te dokumenty pochodzą i skany z bloku 13, który jest w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau. I ten blok 13 dotyczy właśnie historii zagłady europejskich Romów i Sinti. To skan dokumentu, który mówi o wyznaczeniu specjalnych godzin oraz sklepów dla cyganów, prawda? Więc też segregowano miejsca. Ale też były dokumenty, które mówiły właśnie o jakichś wydzielonych miejscach do zabaw, prawda? Byli Romowie, którzy byli, nie mogli przede wszystkim piastować ważnych funkcji w państwie. Johann Trollmann, wtedy gwiazda, prawda? Ikona popkulturowa wręcz bym powiedziała, bokser, mistrz wagi półciężkiej, miał reprezentować Niemcy podczas olimpiady w 1936 roku. Pas mistrzowski zdobył w 1933 roku i bardzo krótko się nim cieszył, bo po dojściu Adolfa Hitlera do władzy ten pas musiał oddać, bo prawda, ani Romowie, ani Żydzi nie mogli piastować ważnych funkcji w państwie. Trollmann nie reprezentował Niemiec podczas olimpiady, odebrano mu wszystkie tytuły, został zabity w jednym z obozów na terenie Rzeszy. Wcześniej sam dobrowolnie poddał się sterylizacji, ponieważ jego żoną była kobieta nieromskiego pochodzenia, czyli tak zwana czysta Niemka. Więc to wszystko się działo. Oczywiście Romowie byli też, nie mogli się edukować, były muzycy, elita romska, to przede wszystkim Romowie Austriacy i Niemieccy, Sintowie Austriacy i Niemieccy. I tutaj ich życie rzeczywiście już nie wyglądało wesoło od 1935 roku, ale to też się już działo wcześniej. Tutaj pozwólcie Państwo, że wrócę, cofnę się do kilku slajdów, bo właśnie w 1926 roku, czyli zobaczcie Państwo, jeszcze przed dojściem, prawda, przed ustawami norymberskimi, przed wyborami w Bawarii, Bawaria jest takim flagowym, w złym słowa znaczeniu, przykładem uchwalono, bo tam dużo tych przepisów takich antycygańskich właśnie, czy antyromskich wdrażano. Uchwalono prawo o zwalczaniu cyganów, wędrowców, osób pochylających się od pracy. Trzy lata później w Berlinie umowa przedstawicieli poszczególnych landów o wspólnej walce z plagą cygańską. Zaczęły powstawać obozy miejskie, miejskie obozy cygańskie, które stały się elementem polityki urbanistycznej i oczyszczania miasta. Tak zresztą było w 1936 roku, gdzie oczyszczono Berlin, prawda, deportując Romów do obozu. Nigdy do Berlina już nie wrócili, prawda? Trzeba było oczyścić miasto przed tym, jak przyjadą turyści na Igrzyska Olimpijskie.
Zresztą znamy to także z czasów współczesnych, tego typu polityki są właśnie przed niestety igrzyskami też w różnych miejscach i tego typu rozwiązania stosowane. Ówczesne było bardzo tragiczne z uwagi na kontekst i tego, co działo się w Rzeszy. Dwa lata po wejściu w życie ustaw norymberskich powstaje Instytut Badania Higieny Rasowej i Biologii Populacyjnej. Ten instytut powstaje przy Ministerstwie Rzeszy i na jego czele staje naukowiec, lekarz, psychiatra dr Robert Ritter, który dostał ważne zadanie. Trzeba sklasyfikować Cyganów. I tutaj właśnie wracamy do tej kwestii związanej z aryjskością Romów i obsesją Hitlera, Himmlera i całej reszty. No więc skoro Romowi i Sinti są czystymi Aryjczykami, to trzeba z nimi jakoś ten fakt wykorzystać, mówiono wówczas. No ale uznałam, że trzeba ich sklasyfikować, dlatego że jest bardzo dużo mieszańców cygańskich, których należy zlikwidować. Oni są właściwie w ogóle do niczego nieprzydatni, bo już wtedy zaczęto łączyć te cechy kryminogenne czy aspołeczne Romów właśnie z cechami biologicznymi. Prawda? Czyli jest to coś, czego nie można zmienić. Dlatego trzeba, prawda, użyć tutaj innego rozwiązania, które pozwoli te cechy, rozprzestrzenianie się tych negatywnych cech jakby zakończyć, tak? Nie będą się one więcej rozprzestrzeniać. I tak, Ritter zaproponował pewną klasyfikację i pewne oznaczenia, których bardzo wtedy się trzymano. Romowie byli poddawani różnym badaniom, przede wszystkim antropometrycznym, ale też tworzono bazy danych Romów, drzewa genealogiczne. Cała masa ludzi była w to zaangażowana, też antropolożka Ewa Justin, która prowadziła badania na przykład w sierocińcach, gdzie były dzieci romskie, wszystkie osoby, które były tak zwanym przedmiotem jej badań. Te dzieciaki niestety trafiły do Auschwitz i zginęły w komorach, zostały zamordowane w komorach gazowych. A zatem tak, Ritter mówił o cyganach Z, czyści rasowo, Z+, cyganie, ZM+, mieszańcy cygańscy więcej krwi mieszanej, ZM- cygańscy mieszańcy mniej krwi cygańskiej, NZ, czyli nie cygan. I teraz ci czyści rasowo cyganie, uznano, że tam kilka procent takich jest, Sinti, tam część Sinti i Laveri, mieli być umiejscowieni w takich rezerwatach i tam mieli być poddawani badaniom rasowym w celu jakby znalezienia tych najczystszych cech aryjskich, a mieszańcy cygańscy, czyli ponad 90%, oni mieli trafić do miejsc, nie wiem, koncentracji, później do obozów śmierci. Ritter opublikował swój raport, dobrze pamiętam, w 41 roku, ogłosił wtedy wyniki swoich badań, natomiast trzeba tutaj zrobić przypis i trzeba powiedzieć, że już kiedy zaczęły się masowe aresztowania, po wybuchu wojny rozprzestrzeniło się tutaj te prześladowania na inne tereny okupowanej Europy, to w ogóle te kryteria nie miały znaczenia. Nikt na nie zwracał uwagi. Lokalne też jednostki Gestapo Policji, prawda, były odpowiedzialne za aresztowania, za deportacje i jakby one przestały w ogóle te wszystkie kryteria mieć jakiekolwiek znaczenie. Niemniej jednak taki Instytut Badania Higieny Rasowej i Biologii Populacyjnej powstał. Warto też w tym miejscu powiedzieć, że ani Ritter, ani Ewa Justin nie tylko nie zeznawali podczas procesu norymberskich, bo w ogóle nie uwzględniono w tych procesach, ale oni mieli świetne kariery do końca swojego życia. Ritter był jednym z ordynatorów szpitalu we Frankfurcie, Justin była znaną do śmierci psycholożką dziecięcą, prowadziła praktykę swoją lekarską, więc nie poniosła nie tylko żadnych konsekwencji, ale jeszcze spokojnie sobie żyła. Nigdy w życiu nie powstała taka baza danych, tak obszerna chyba baza danych jak wtedy, która dotyczyła Romów, stąd też te wszystkie kwestie związane z rejestracją, prawda, i z jakąś tutaj etnicznym tutaj wyznacznikiem jest bardzo, bardzo wrażliwa, także dla Romów i Sinti, bo bardzo źle się kończyła. Więc to wszystko miało miejsce w 1937 roku. Co więcej, i tutaj trzeba powiedzieć, widzicie Państwo, ten mężczyzna w płaszczu to właśnie Robert Ritter, drugi z lewej strony. On zresztą widzicie, tutaj jest takie miejsce, gdzie przebywali Romowie wędrowni, bo Romowie w Niemczech to też społeczność bardzo zróżnicowana. Z jednej strony elita, ludzie świetnie wykształceni, świetni muzycy, sportowcy i tak dalej, ale z drugiej strony to też społeczności wędrowne.
ci byli łatwiejsi do namierzenia, bo byli w różnych grupach żyli, więc oni po prostu nawiązywali z nimi relacje. Justyn tutaj też, zobaczcie Państwo, zaraz następne, ach, tutaj akurat nie ma Ewy Justyn, ale nawiązywali z nimi relacje i tutaj właśnie prowadzono bardzo różne badania, zresztą tutaj jedno z takich zdjęć od lewy głów Romów. I to sobie po prostu wszystko gromadzono. Właśnie tutaj Ewa Justyn, badania antropometryczne, więc właśnie asystentka Modari teraz zresztą zrobiła wielką karierę przy nim i dzięki temu stała się osobą znaną także po zakończeniu II wojny światowej. Wszystko zmieniło się wraz z wybuchem wojny światowej w takim sensie, że to się zaostrzyło, te prześladowania się zaostrzyły, to już nie był tylko teren Rzeszy, Austrii, ale też później tereny okupowanej Europy i trzeba tutaj powiedzieć, że Polska stała się takim symbolem i takim ośrodkiem przede wszystkim zagłady Romów. W Polsce mordowano Romów na różne sposoby, to nie były tylko obozy koncentracyjne i obozy śmierci, ale też pozaobozowa eksterminacja Romów. Do generalnego gubernatorstwa od początku lat 40. deportowano Romów z innych krajów okupowanej Europy. No i właśnie mordowano, zabijano ich w miejscach tam, gdzie ich zastano, więc często ginęły bardzo duże grupy Romów. Według Sławomira Kapralskiego, świetnego zresztą socjologa, badacza historii Romów, historii zagłady Romów, około 200 mogił w Polsce zbiorowych odnaleziono, ale czy to są wszystkie, tego nie wiemy. W taki sposób też likwidowano Romów i mordowano Romów w krajach byłego ZSRR, gdzie tego typu badania nie były też prowadzone, więc jakby nie wiemy tak naprawdę, ile takich miejsc jest. I jeszcze wrócę do tego, kiedy będę mówiła o liczbach Romów, bo często to pytanie pada, ilu Romów zginęło, tak? Te liczby są często zestawiane z innymi społecznościami, ale my nie wiemy, ilu Romów zginęło tak naprawdę. Są pewne szacunki, prawda? I wcale nie ma jakiegoś kompromisu tutaj z tym związanego, bo tych opinii jest wiele. Nie wiemy, ile takich mogił jest i ilu Romów tak naprawdę przed wojną mieszkało w Europie, więc cały czas poruszamy się po bardzo takim niepewnym gruncie. Chciałabym też powiedzieć kilka słów o takiej sytuacji, która miała miejsce w Szczurowej. 3 lipca w 1943 roku doszło tam do eksterminacji lokalnej społeczności. I to też dowód na to, że to nie tylko społeczność Romów, to nie tylko coś, co zagrażało lokalnej społeczności, było powodem ich likwidacji, bo tam akurat lokalna społeczność stanęła w obronie 93 Romów. Kiedy Engelbert Gusdek, czyli niemiecki żandarm wraz z policją granatową, przybył do Szczurowej, wiadomo już było, co się stanie. To lokalna społeczność właśnie, bardzo zżyta z romską społecznością, tam małżeństwa mieszane. Romowie też grali na ślubach, oni tam żyli naprawdę w przyjaźni i w całkiem dobrych relacjach, oni stanęli w obronie tej społeczności. Nie udało się. W krótkim czasie zamordowano niemalże całą społeczność lokalną. Jak powiedziałam, 93 osoby zostały zamordowane, zastrzelone tego dnia w bardzo brutalny sposób. Jest wiele opisów też tych zbrodni. Jeden strzał w głowę i albo nie będziesz się ruszała, albo po prostu żywcem trafisz do dołu, który był kopany przez lokalnych mieszkańców. Jedną z nielicznych ocalałych była Krystyna Gil, która cudem jako mała dziewczynka została uratowana przez swoją babcię. Nie wiem, nie będę może czytać, żeby już nie... Przepraszam bardzo, coś mi się tutaj dzieje ze slajdami. Staram się jak mogę, ale tak. Więc tutaj fragment relacji Krystyny Gil, która została uratowana przez babcię. Później zresztą trafiły obie do obozu w Płaszowie, skąd uciekły. Krystyna Gil jest Romką z Romów grupy, była Romką z Romów grupy osiadłej, mieszkała całe niemalże swoje życie w Krakowie. Niezwykła postać, niezwykła kobieta, bo ona mimo tej naprawdę trudnej historii straciła całą swoją rodzinę, była zupełnie sama, ale była też kobietą, która założyła w latach 90. pierwsze kobiece romskie stowarzyszenie. I ona pierwsza, i ona tak naprawdę przetarła nam szlaki w tej patriarchalnej społeczności
romskiej i pokazała, że my kobiety też możemy nie tylko usiąść do stołu z mężczyznami, z nimi rozmawiać, ale też głośno mówić o swoich potrzebach, prawach, pomysłach i wizjach, które związane są także z przyszłością naszej społeczności. Krystyna Gil odeszła w kwietniu 2021 roku. Kolejna ważna historia, to także historia kobieca, o której Państwu chciałam powiedzieć, to Alfreda Markowska, którą wojna została w Lwowie, która Alfreda Markowska zwana Noncią, która niestety też jej historia rodzinna jest historią tragiczną, bo w lasach na terenie Białej Podlaskiej zginęła cała jej rodzina i to też historia pozaobozowej eksterminacji. Ona przeżyła. Była bardzo młodą dziewczyną i cudem udało się jej przeżyć, bo cała rodzina, wszyscy jej bliscy niemalże stracili życie. Alfreda Markowska dostała pracę na kolei, dzięki temu miała aryjskie papiery i jest bohaterką, nie tylko romską bohaterką, jest bohaterką dla nas wszystkich, ponieważ ratowała dzięki temu, że pracowała na kolei dzieci. Które miały trafić, na które czekała śmierć. Mówi się, że uratowała około 50 dzieci romskich i żydowskich. Działała sama, bez żadnej organizacji, co też jest naprawdę wręcz niewiarygodne. W cieniu ta jej historia, bardzo w cieniu, Alfredy już nie ma z nami od 2021 roku również. W cieniu dlatego, że ta historia nie jest aż tak bardzo popularna, znana i mam nadzieję, że to się zmieni. Ona została oznaczona przez prezydenta świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego w 2006 roku, ale też chyba to nie jest historia, która się przebiła do jakiejś przestrzeni publicznej, mainstreamu. Nie powstały scenariusze lekcji, tu się nie wydarzyło wiele rzeczy, które mogły się wydarzyć. A dzisiaj warto też podkreślić, że Romowie to nie tylko ofiary. Jest wiele historii, o których warto opowiadać i z którymi też warto się identyfikować w taki sposób, że one mówią też wiele o odwadze, o człowieczeństwie i o tym, co w ludziach najpiękniejsze, mimo trudnych losów, trudnych historii i wielu różnych zagrożeń. Druga rzecz, o której chciałam Państwu powiedzieć w kontekście Polski, to obecność Romów w gettach żydowskich. Między innymi Alfreda była w getcie w Lublinie, w Bełżcu i w Łodzi. Zresztą w Łodzi powstał pierwszy obóz cygański w 1941 roku, gdzie zwożono Sintów z Austrii, elitę bogatych, bardzo zamożnych Romów. Wszyscy zostali zgładzeni w komorach gazowych, mobilnych komorach gazowych w Chełmie nad Nerem. Tutaj dokument, który ukazał się, czy takie zarządzenie, które ukazało się w Nowym Kurierze Warszawskim w 1942 roku, właśnie razem z Żydami, Cyganie za murami, bo Romowie byli obecni także w getcie warszawskim i to byli Romowie, którzy trafiali tam, którzy byli deportowani z Niemiec do generalnego gubernatorstwa, ale też byli to Romowie polscy. Tutaj kilka, jest to zresztą ten temat takim przedmiotem moich zainteresowań, różnych dociekań, więc szukam różnych dokumentów, śladów i chciałabym, żeby ta historia była zdecydowanie bardziej znana i powszechna, ale też chciałabym, żeby to był kolejny jakiś puzzle do wielu nieznanych historii, nieodkrytych jeszcze teraz. Stąd też tutaj Państwu chciałam pokazać też dokumenty archiwalne, czy dokument archiwalny, które znalazłam. Jeden z wielu zresztą, muszę powiedzieć. Tutaj mapka z miejscami prześladowań, nie tylko właśnie getta, lasy, obozy. I tutaj warto powiedzieć, że Romowie nie ginęli tylko w Auschwitz, nie ginęli tylko podczas pozaobozowej eksterminacji, ale ginęli w obozach śmierci w okupowanej Europie. Natomiast takim miejscem, symbolem, ale też miejscem masowej zagłady był obóz Auschwitz-Birkenau,
16 grudnia, przepraszam, najbardziej tragiczny dokument wydany, prawda, zostaje podpisany przez Himmlera, czyli tak zwany rozkaz oświęcimski, Auschwitz-Erlass. Doprecyzowanie w styczniu, że takim miejscem, bo ten rozkaz oświęcimski dotyczył tego, że wszyscy Romowie mają trafić do obozu, i w styczniu, na początku stycznia doprecyzowano, że tym miejscem ma być właśnie Auschwitz. Ale tu mówimy o 1942 roku i rzeczywiście na początku 1942 roku, pierwsze transporty trafiają do tak zwanego obozu cygańskiego, który zorganizowano na terenie Auschwitz. Ten pierwszy transport trafia z Romami, ale też trzeba powiedzieć, że Romowie byli od 1941 roku, głównie z 1941 roku pochodzą dokumenty mówiące o obecności Romów w innych obozach, w obozie głównym, w Auschwitz, więc to nie tylko obóz. Nie tylko obóz cygański, ale od 1943 roku trafiają tam. Ten obóz to odcinek B2E na terenie Birkenau, sąsiadujący z komorami gazowymi. Tam trafiają Romowie z kilkunastu krajów europejskich. Romowie z Polski wcale nie stanowią największej liczebnej grupy, bo ich mordowano głównie poza obozami. To była trzecia największa liczebnej grupa. Tak, to Romowie niemieccy, Romowie z Czech i Moraw i właśnie Romowie polscy. Obóz istnieje kilkanaście miesięcy, Romowie przebywają tam razem, nie wiadomo dlaczego. Jedną z hipotez jest ta, o której można przeczytać w autobiografii Hessa, a mianowicie, że trzeba było im powiedzieć, że oni są internowani, żeby uporać się z nimi szybko, bo też Romowie byli postrzegani jako ludzie właśnie, którzy nie pójdą spokojnie na śmierć, jak mówił wtedy Hess w tej swojej biografii. Oni nie chcieli mieć po prostu problemów, biorąc pod uwagę taką właśnie nad wyraz emocjonalne reakcje Romów i takie ich związki rodzinne, więc tak, to jest jedna z hipotez. Tutaj nie mamy, absolutnie nie chcę mówić, że to jest jakaś pewna informacja, ale utrzymywano ich, czy trzymano ich wtedy razem i 2 sierpnia ten obóz po prostu zlikwidowano, wysyłając na śmierć wszystkich pozostałych przy życiu Romów i Sinti. Wcześniej zdrowych, zdolnych do pracy deportowano do obozów w głąb Rzeszy, głównie na przykład Ravensbrück, Buchenwald. Oni później wszyscy wrócili do Auschwitz po likwidacji obozu i zostali też zgładzeni z Żydami w komorach gazowych. Podczas tej tragicznej nocy ginie około 4200-4300 Romów. Kilka tutaj znowu materiałów pochodzące z wystawy Państwowego Muzeum Auschwitz, blok 13, rejestracja Romów. I teraz króciutko już o tym, jak chyba teraz popatrzyłam z niepokojem na czas. Opowiedziałam tutaj o bardzo tragicznym losie Romów w okresie II wojny światowej, tragicznym nie tylko w Auschwitz, ale w krajach okupowanej Europy. I mimo tego to, co się wydarzyło, nie znalazło jakiegoś swojego miejsca w jakimś tworzącym się po wojnie, nie od razu po wojnie, oczywiście, w dyskursie Holokaustu. Można wiele razy słyszymy pytanie, dlaczego tak się działo, dlaczego o romskiej zagładzie mówimy zapomniana, zagłada przemilczana, zagłada i tak dalej. Ja nie utrzymywałabym, że nadal tak jest, ale o romskiej zagładzie dowiadujemy się kilka dekad po wojnie w takim szerszym kontekście. Co mogło mieć na to wpływ? Bardzo często mówi się o tym, że Romowie sami nie zadbali o to, tak? W takim sensie, że nie spisywali swoich relacji, że właśnie nie byli wyedukowaną społecznością i tak dalej, i tak dalej. Chciałabym podkreślić, że to jest też przejaw pewnej ignorancji też i jednak zrzucania odpowiedzialności na społeczność romską, która wcale nie jest odpowiedzialna za to, żeby edukować nas wszystkich o naszej wspólnej historii europejskiej, ale rzeczywiście można też tutaj założyć, że brak tych źródeł pisanych z pewnością wpłynął na ten stan rzeczy, ale trzeba wziąć pod uwagę też, że po prostu Romowie nie byli przede wszystkim uznani jako ofiary narodowych socjalistów. Tam było bardzo wiele komplikacji w tym okresie. W szczególnie trudnej sytuacji znajdowały się osoby, które przeżyły zagładę, czyli osoby ocalałe. Bezpaństwowcy często, bez statusu ofiar, nie mogli wrócić do państw, które były ich
które były ich przecież ojczyznami. Świadkowie romskich zbrodni nie brali udziału, nie byli słuchani, nie byli zbrodnie przeciwko Romom nie były, prawda, w żaden sposób brane pod uwagę podczas procesów norymberskich. One miały ogromne znaczenie, jeżeli chodzi o takie budowanie świadomości, o ten dyskurs Holokaustu, o którym wspomniałam. To też wpłynęło na brak badań, prawda. Pierwsze publikacje o Romach, mówię o monografiach, bo ukazywały się jakieś teksty, prawda, po 1945 roku zresztą. Nie jeden, ale monografia dotycząca zagłady Romów to dopiero lata 70., 72 rok. Ich autorami byli historycy także romskiego pochodzenia. Ale też to uznanie Romów, tak? Dopiero początek lat 80. Republika Federalna Niemiec jest pierwszym krajem, który uznał zagładę Romów, który uznał Romów jako ofiary narodowych socjalistów. Nie bez powodu tutaj też dodałam informację o sytuacji politycznej w krajach bloku wschodniego, bo przecież po 1945 roku to też w dużej części Europy rządy przejęli komuniści, prawda, i też ta narracja wobec mniejszości na pewno nie sprzyjała temu, żeby mówić o historii jednej z tych grup. Tutaj chciałam pokazać Państwu zdjęcie z protestu głodowego, który miał miejsce w Dachau, który został zorganizowany przez romskich aktywistów i sintów. Dokładnie Romani Rose był inicjatorem tego protestu głodowego i było to element pewnej frustracji już i niezgody na to, co miało miejsce właśnie w tym okresie powojennym. Z jednej strony większość rodziny Romani Rose zginęła w obozach śmierci podczas II wojny światowej. Z drugiej strony właśnie te funkcje, mówiłam Państwu o Ewie Justin czy o Robercie Ritterze, oni piastowali ważne funkcje w państwie, tak? Nie byli osądzeni jako oprawcy, Romowie nie byli uznani jako ofiary, więc ta sytuacja była bardzo patowa i dalej te prześladowania wobec Romów, one się nie skończyły, one się ani nie zaczęły, prawda, wraz z rozpoczęciem II wojny światowej, ani nie zakończyło się wraz z zakończeniem II wojny światowej, więc zastrzelono wujka Romani Rozego, tam były takie bardzo duże protesty w Niemczech, one nie przyciągały w ogóle uwagi opinii publicznej i Romani Roze posunął się do bardzo radykalnego kroku, mianowicie zamknął się z kilkoma ocalałymi w byłym obozie w Dachau, no i wtedy już nie sposób nie było, prawda, żeby opinia publiczna nie zainteresowała się właśnie tym wydarzeniem. Więc wtedy wszyscy o tym mówili, o to chodzi. Ale to zbiegło się z czasem z protestami, które miały miejsce na Uniwersytecie w Tübingen, gdzie pracował Robert Ritter i gdzie w archiwach tego uniwersytetu przechowywano większość dowodów zbrodni, prawda, Sinti i Romów. I proszę sobie wyobrazić, że Romom odmawiano dostępu do tych archiwów. Więc znowu były protesty i sytuacja rzeczywiście zaczęła się zagęszczać i wreszcie na skutek tych protestów Romów i Sinti, bo to był właśnie taki ruch obywatelski Romów i Sinti, walka o to godne miejsce wśród ofiar, ale też godne miejsce po prostu wśród społeczności, w których żyli. Udostępniono w końcu te archiwa, ale bez większości ważnych dokumentów, które już w tym czasie zdążono zniszczyć. Te wszystkie wydarzenia, między innymi te wydarzenia, mocno wpłynęły na to, że w 1982 roku uznano zagładę Romów i pierwszym takim państwem była Republika Federalna Niemiec. Powiem tylko tak uzupełniając, że Polska uznała zagładę Romów w 2011 roku. Parlament Europejski zrobił to w 2015 roku. Więc teraz sobie myślę, kiedy wypowiadam te daty, że być może tutaj pomijane, zapomniane, że może te przymiotniki nie są wcale takie nieuzasadnione. Tutaj miejsce właśnie Birkenau. Zupełnie zniszczone. I pomnik, przy którym odbywają się coroczne uroczystości 2 sierpnia, uroczystości związane z upamiętnianiem zagłady Romów. Tego dnia upamiętniamy nie tylko Romów, którzy zostali zgładzeni w komorach gazowych 2 sierpnia, ale wszystkich tych, którzy stracili życie podczas II wojny światowej w obozach, w ramach obozowej eksterminacji.
Ojej, ile bym ciekawych historii chciała Państwu opowiedzieć, bo to też bardzo dużo mówi o tym, w jaki sposób, jakby, gdzie jest miejsce tego romskiego Holokaustu, bo ten pomnik został wzniesiony przez romskich aktywistów, właśnie z rodziny Romani Rozego, którzy w 70-tych latach nielegalnie przedostali się tutaj do Polski, przedostali się do Auschwitz i wznieśli, nie wyglądał w taki sposób, tak, ale powstał takie prowizoryczne miejsce właśnie upamiętnienia. Renowacja i rozbudowa tego pomnika nastąpiła w latach 90., czyli po zmianach związanych z transformacją ustrojową w naszym kraju, kiedy to było możliwe, i właśnie tam odbywają się teraz te uroczystości. Bardzo długo, przez dekadę w Auschwitz nie było nic, co dotyczyło Romów, i poza tym pomnikiem przez bardzo długi czas to ta pamięć ograniczała się do jednej tablicy, prawda, że tam także byli Romowie. Uroczystości dzisiaj mają bardzo taki oficjalny charakter. Wielu znaczących ludzi też w nich uczestniczy, wielu Romów i nieromów, chyba to jest najważniejsze. Bez uwagi mediów ubolewam z tego powodu, bo jeżeli coś ma stać się jakby częścią jakiegoś naszego wspólnego dyskursu, wspólnej pamięci, to potrzebujemy tych mediów, żeby upowszechniać tę wiedzę, żeby zwracać uwagę, żeby czynić ten temat ważny. W tym roku odbyły się uroczystości upamiętniające zagładę Romów 2 sierpnia 1944 roku. I zadam takie pytanie, sami Państwo, wyobraźcie sobie Państwo, czy przypomnijcie sobie, czy słyszeliście w jakimkolwiek z serwisów, czy czytaliście w mediach o tym, co się wydarzyło, jaką rocznicę obchodzimy. Pewnie w nielicznych lokalnie tak, ale to nie jest coś, co przyciąga uwagę. Mimo Mariana Turskiego, który wielokrotnie przybywał do Oświęcimia, i tylko kiedy zdrowie mu na to pozwalało i pozwala, to jest z nami. Widzimy tutaj Jesse Jacksona, który współpracował z Martinem Lutherem Kingiem i który kilka lat temu też przyjechał, żeby być z nami podczas tych uroczystości. Z tyłu Romani Rozy, o którym wspomniałam, który niemalże całe swoje życie oddał, żeby walczyć o tę pamięć, o to godne miejsce, o którym mówiłam. Te uroczystości po raz pierwszy odbyły się na początku lat 90. Ja zresztą pamiętam ten czas, bo byłam wtedy nastolatką, miałam chyba 14 lat w 94 roku, i pamiętam zarośnięty po prostu chaszczami pomnik. Pamiętam, jak zrywaliśmy tam te trawy, chwasty, jak myliśmy ten pomnik. I kiedy były te pierwsze uroczystości, mój ojciec je zorganizował, było tam kilka osób raptem z nami. Niesamowite jest obserwować też i uczestniczyć w przygotowaniach tych uroczystości przez ten cały czas, aż do tego czasu, kiedy widzimy, że one mają już bardziej oficjalny charakter, bo to ma znaczenie właśnie, tu nie chodzi o jakiś splendor polityczny, tylko chodzi o to, żeby to był ważny dzień, ważny dla nas wszystkich, dla nas Polaków, Polek, Europejczyków, Europejek, po prostu dla nas wszystkich, bo to jest wspólna historia. Te uroczystości rocznicowe zawsze były bardzo wzruszające, bo to spotkania po latach też ocalałych, prawda? Tutaj widzicie Państwo z Francji Rom i niemiecka Romka. Niesamowite to jest, ale też bardzo smutne jest to, jak już niewielu ich jest. Różne organizacje, tutaj celowo pokazałam to zdjęcie, bo tutaj bardzo wiele aktów solidarności, wiele różnych organizacji, osób prywatnych, różnych organizacji zrzeszających młodzież, edukatorów, edukatorki przyjeżdża, by być tego dnia i uczestniczyć w tych uroczystościach. Ale też chciałam powiedzieć, że te uroczystości też mają swoją już wirtualną formę, bo prawda, lata pandemii też wpłynęły, prawda, przez 2 lata te uroczystości nie mogły się odbywać na terenie byłego obozu Zigeunerlager, więc też przyniosło się taką sferę właśnie online'ową, i też to dzisiaj, prawda, ta strona istnieje, jest aktualizowana, jest jej polska wersja, Roma Sinti Holocaust Memorial Day, tak, jest adres internetowy tej strony, i tam można znaleźć wiele materiałów, wiele ciekawych źródeł i też relacje z uroczystości. Strona tworzona jest przez organizację niemiecką Romani Rozy właśnie, we współpracy z organizacjami z innych państw europejskich. I tutaj bardzo ważna inicjatywa, przepraszam, widzę bardzo niewyraźne zdjęcie. Dikna Bister to inicjatywa organizacji romskich z różnych państw europejskich, która zrzesza młodzież
której celem jest upamiętnianie, ale też refleksja, edukacja o zagładzie Romów, także w kontekście różnych współczesnych wyzwań. 2010 rok, wtedy ta inicjatywa Dikenabister, patrz i nie zapomnij, takie tłumaczenie na język polski, w 2010 roku powstaje i do dnia dzisiejszego grupy romskie przyjeżdżają. Pamiętam, że jak była 70. rocznica, to było ponad 1500 osób, teraz jest kilkaset osób, które przyjeżdżają i są różne warsztaty, spotkania z ocalałymi, które już są coraz mniej możliwe z powodów oczywiście naturalnych, ale to są warsztaty, spotkania, tydzień taki naprawdę edukacyjny, który zwieńczony jest uroczystościami. To jest bardzo ważne, ważne dla nas wszystkich. Zwiedzają Muzeum Auschwitz i też dowiadują się o swojej własnej historii. I to jest bardzo, bardzo ważne, ponieważ edukacja o zagładzie Romów to jest kolejne wielkie upamiętnienie, bo znaczy wielkie wyzwanie, bo w 2015 roku przez badania właśnie Office for Democratic Institutions and Human Rights opublikował raport, że właściwie niemalże żadnym z państw, kilkadziesiąt państw uczestniczyło w badaniach, które były prowadzone. Edukacja o zagładzie Romów po prostu nie istnieje i zależy tylko i wyłącznie od aktywności i zaangażowania nauczycieli, którzy sami nie wiedzą i nie znają tej historii. No i tutaj jeszcze troszkę takich ostatni mój slajd, już powiem tak, żeby uspokoić, że już nie będę przedłużać. Rom Archive to też takie digitalne archiwum Romów, gdzie można wiele materiałów także dotyczących właśnie okresu zagłady znaleźć. Więc nie jesteśmy tylko ofiarami w takim kontekście historycznym, chciałabym to bardzo podkreślić, ale też nie jesteśmy bierni, bo cały ten ruch i ten proces, który się posuwa w dużej mierze, posuwa się i jest elementem wielu walk życia, wielu Romów i Romek. I chciałabym to bardzo mocno podkreślić. My nie czekamy, my działamy. Dla nas historia ma znaczenie. Nie jesteśmy ludem bez historii, jesteśmy ludem z historią. Prawda? Dla nas nasza własna historia też ma znaczenie i nie możemy o niej dowiedzieć się ze szkoły. Więc gdzie mówi się o tym albo w jednym zdaniu, albo nie mówi się o tym w ogóle. I to wszystko jest bardzo ważne i stało się pewnym jakimś elementem jakby jednoczącym też Romów, bo tak jak mówiłam, jest tutaj zróżnicowanym zaznaczeniem i tak dalej, ale tak naprawdę także dał, że tak naprawdę jest pewien wspólny mianownik, który nas łączy, brzydko to nazywam tym mianownikiem i to jest bardzo często sposób, w jaki postrzegają nas inni, jak postrzegają nas ci, którzy nas tak naprawdę właśnie nie znają, którzy nic nie wiedzą o naszej historii, kulturze i tak dalej. I ten wizerunek aspołecznych właśnie będących obciążeniem, zagrażających stabilizacji Romów stał się po prostu efektem, że po prostu dla narodowych socjalistów wszyscy byliśmy cyganami, bez znaczenia jak bardzo różnorodni byliśmy. I myślę, że to, że na tym teraz tutaj postawię kropkę, bo i tak mówiłam już bardzo długo. Dziękuję serdecznie. Mówiła Pani długo, ale mówiła Pani również niezwykle interesująco. Tutaj już Pani Agnieszka pisze, że właśnie bardzo interesująca prezentacja tematu, o której niewiele właściwie mówi się w szkole.